Hejka, hejka kochani. Kochani! Dzisiaj jesteśmy w Pieninach i idziemy na Trzy Korony. Tak jest. Stan pogody oczywiście chmury, ale tutaj Kamil rozjaśnia nas swoim blaskiem. Także jest spoko. No i dwie godziny nas czekają teraz drogi. Przyjechaliśmy zobaczyć jesień, ale jesień w tym roku troszeczkę później się zaczyna. Tak myślę, że za dwa tygodnie będzie taka polska złota jesień. No, zobaczymy, jak to będzie. Jest super, słońce jest, wyszło. Jest. Kamil znowu założył oksy. Tak. Bo jest koks, jest incognito. Oby taka pogoda była na szczycie. Super się czujemy. Super jest samopoczucie. Jej. Yeah. 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 Chmury dopisły. Chmury dopisły. Tutaj już jesteśmy na końcowym podejściu. Musieliśmy ubrać kurtki. Bo zaczynają się poważne warunki atmosferyczne. Wiatr, chłód. Aby nie dostać hipotermii, musimy się rozgrzać, dlatego działamy. Tak. Udało się wejść bez butli tlenowej. Tak jest. Działamy. Już jesteśmy prawie na końcu. I kolejka na szczyt. Ciekawe, ile będziemy czekać. Stawiam półtora godziny. Nie strasznie, nie strasznie. My stoimy już w kolejce na Trzy Korony. Jest ciepło teraz. Na wcześniej biało, świeci słońce. Nie kłamiemy. Jest fajnie. Super, jest piękna pogoda. Idziemy. Póki co stoimy 45 minut w kolejce. Pewnie jeszcze 15 minut. To jakaś godzinkę. Ale za te widoki to warto. Już stoimy dalej w kolejce. Godzinę 15, ale zaczęło wiać tutaj na szczycie. Więc już kapturki ubrane. Tutaj widać kaptury. Okulary są też obowiązkowo. Okulary. I już zaczynamy się napawać widokami. Byliśmy właśnie na Trzech Koronach i było super. Kamil, ty gdzie byłeś teraz? Kamil, zwiedzać. Ściółkę leśną. Znaczy na Trzech Koronach. Jak się podobało? Super, tylko wiało mocno. Wiało mocno. Fajnie. Ja byłem drugi raz już. Ładny widok. Pierwszy raz byłeś, Kamil, prawda? Tak. I co powiesz? Ładny szczyt? No, ładny szczyt. Naprawdę mi się podobało. Walory natury górskiej. No coś pięknego. Marta, to też pierwszy raz, co powiem? Super, było piękne widoki, długa kolejka, ale warto było. Tak, czekaliśmy półtora godziny, ale na Trzy Korony zawsze warto. Idziemy teraz na Sokolicę. Mam nadzieję, że to brzez jeszcze jest. Co tam? Nie, sosno. Sosno.
Ostatnia prosta na Sokolice. Wracamy z Sokolice i to jest koniec naszej przygody. Jeszcze musimy tylko zejść godzinkę w dół do Krościenka i idziemy na szamę. Ciekawe co zjemy. To jest wielka zagadka nasza jeszcze. Zobaczymy. Schabowy, Kamil? Z kapustką zasmażamy. Oj, no, z kapustką zasmażamy. Marta, flaczki? Placki. A placki?